Idea betlejemskiego światełka pokoju jest niezwykle piękna i cenna. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że jest to element pewnych już przygotowań do czasu świątecznego, element dzielenia się, współdziałania, partnerstwa, tych elementów, które też, o których mówimy w szkole. Betlejemskie światło pokoju jest odpalane corocznie w Betlejem. Stamtąd jest przekazywane z kraju do kraju, z miasta do miasta. Co roku dziesiątki harcerzy zgłaszają się do nas po to, żeby móc uczestniczyć w przekazywaniu światła kolejnym osobom. W tym roku hasłem Betlejemskiego Światła Pokoju są słowa "W Tobie jest światło" i staramy się to światło przekazywać zarówno w sposób bezpośredni poprzez przekazywanie światła, jak i przekazywanie motta. Jest to, można powiedzieć, długa tradycja w naszym banku przyjmowania harcerzy, którzy przychodzą z tym darem. Dlaczego to robimy? No, wydaje się to dla nas naturalne, że jak przychodzą do nas z nadzieją, miłością, życzeniami, to należy otworzyć im drzwi, spotkać się z nimi. Staramy się być częścią życia Polaków, nie tylko jako firma komercyjna, usługowa, świadcząca usługi finansowe, ale będąca z nimi na co dzień w różnych codziennych sprawach. Poza instytucjami, poza ministerstwami, poza firmami, instytucjami kultury, światło udostępniane jest również w kościołach, w chówcach, w miejscach, gdzie urzędują harcerze, w szkołach, skąd każdy może je odebrać.